tutaj właśnie na tych torach za około 2 tygodnie stanie 60-ponadletnia lokomotywa wraz z tendrem i wagonem. Została ona wpisana w obchody 90-lecia uczelni. Zajęło nam to bardzo dużo, setki nieprzespanych nocy, telefonów, masę załatwień, ale na szczęście już widzimy powoli finał tej całej akcji. Ja marzyłem o AGH, dzięki renomie i jako, że to jest uczelnia techniczna, no to się liczy i później można łatwiej pracę dostać. Ja słyszałem dużo o tym, że właśnie brakuje teraz w Polsce dużo inżynierów, jak jednak będzie się miało tego inżyniera, jest dużo łatwiej z pracą. Sam jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej, dlatego z czystym sumieniem mogę ją polecać. Z kilku powodów. Po pierwsze, naprawdę bardzo oryginalne studia. Poza tym jednak, ponieważ to są wszystko studia techniczne, istnieje duża elastyczność w tym studiowaniu. A poza tym pozycja inżyniera na rynku to będzie naprawdę ta pozycja, która będzie dominująca przez najbliższe lata. Jest coś, co naszą uczelnię naprawdę różni od wielu innych uczelni. I to mówię to z dumą i także mówię to z takim pełnym przekonaniem. Mianowicie u nas jest tak, że nasi studenci, ale także pracownicy wzajemnie sobie pomagają w różnych sytuacjach. Zarówno podczas studiów, czasami po studiach, pomagają zdobyć pracę, jeżeli jest rzeczywiście jakiś problem. Jest taki bardzo ścisły związek. Coś, co często się nie obserwuje na innych uczelniach. Oczywiście uczelnia nie mogłaby istnieć bez studentów. Studenci z jednej strony traktują uczelnię jak kibice swój klub, a więc z niesłychaniem oddaniem. Oni są przywiązani do tych barw. My zdajemy sobie z tego sprawę i postaramy się im pomóc ze wszelkiej mocy. Co szukujecie w najnowszym numerze BIS? Najnowszy numer to wydanie jubileuszowe, więc nie zabraknie historii AGH i ciekawostek związanych z uczelnią. Redakcja BIS-u to część pewnej platformy medialnej, która działa w ramach AGH, ponieważ oprócz gazety jest tutaj także radio, od niedawna telewizja. Staramy się współpracować, aby tworzyć wizerunek uczelni w oczach studentów. Jeśli chodzi o akcje organizowane przez naszą gazetę, to jednym z naszych największych osiągnięć jest cykl szkoleń Inżynier z kulturą. Oni mają wspaniałe inicjatywy, wspaniałe. Dla mnie inicjatywą, która, muszę powiedzieć, do którą nie wierzyłem, to było na przykład wśród studentów, czyli inaczej Inżynier z kulturą. Tak prawdę mówiąc, przez chwilę się zastanawiałem sobie, myślę, ile wam przyjdzie? 2, 3, 5 osób? Kto wam przyjdzie na takie coś? Okazało się, że wydawało mi się, że znam uczelnię, a nie do końca. Na pierwsze spotkanie przyszło 700 osób. To pokazuje, że odmieniają się studenci. To są inni studenci. Inicjatywa Inżynier z kulturą zrodziła się z potrzeby. Studenci, którzy kończą studia, często mają problemy przed pierwszymi rozmowami kwalifikacyjnymi, bo nie wiedzą jak się ubrać, jak się zaprezentować nowemu, przyszłemu pracodawcy. Więc postanowiliśmy zrobić taki cykl wykładów i szkoleń. Przeprowadzono 3 szkolenia. Pierwsze 2 mówiły o biznesowym savoir-vivre. Trzecie mówią już o samym savoir-vivre. Na szkoleniach z biznesowego savoir-vivre uczyliśmy się o tym, jak się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną, jak się zachować. Także są to bardzo cenne szkolenia dla osoby, która dopiero wkracza w świat zawodowy. Ułatwiamy organizowanie się. Zarówno organizacje takie formalne, jak koła naukowe, których liczba na AGH już jest blisko 100, ale również takie organizacje samorządowe. I pomagamy im, aby rzeczywiście rządzili tą uczelnię, żeby ją współrządzili. Jestem przewodniczącym Uczelnianej Rady Samorządu Studentów. No, pochłania to mnóstwo czasu, właściwie cały wolny, który posiadam. Staram się na pierwszym miejscu stawiać uczelnię, natomiast cały wolny czas poświęcam właściwie samorządowi. Później, jeśli będziemy szukać pracy i starać się zaczynać już układać normalne życie, właśnie to, czego nauczymy się teraz, bardzo się przyda. Klucz od miasta Krakowa, który dzisiaj otrzymałam w imieniu wszystkich studentów. Sprawujemy władzę przez te 2 dni. No, ogromny zaszczyt trzymać ten klucz, móc go odebrać. Niezapomniane przeżycie, naprawdę. Studiuję na AGH, złożyło się na to wiele czynników. Pomimo zainteresowania, prestiż uczelni, to, że jest naprawdę dobra. No i to, że jest w Krakowie. Bardzo chciałam studiować w tym pięknym mieście. Z okazji 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej najlepsze życzenia dla kadry naukowej, kadry profesorskiej
dobrych działań, dobrych prac rozwoju dla studentów, dobrych wyników w nauce. Jest mi tym bardziej miło składać te życzenia, że sam jestem absolwentem AGH. Kluczową sprawą dla uczelni jest oczywiście to, jak odbierani są jej absolwenci. I tutaj mamy dwa sygnały. Jedno od pracodawców, którzy niesłychanie pozytywnie odbierają naszych absolwentów i z chęcią ich zatrudniają. A druga rzecz to fakt, że nasi studenci praktycznie nie mają żadnych problemów ze znalezieniem pracy. I corocznie tymi drzwiami, którymi wchodzą w trakcie inauguracji, no tutaj za nami główne wejście w holu A0, i tymi drzwiami co roku opuszcza kilka tysięcy studentów, już coraz więcej, blisko 10 tysięcy absolwentów, także łączna liczba wypromowanych młodych ludzi przez uczelnię przekroczyła 150 tysięcy. To jest naprawdę armia ludzi, którzy dobrze nas reprezentują. Możemy się pochwalić takimi inicjatywami jak Crack Open, Crack Spot, program wspierający polskich artystów Adiuvo. Możemy się też pochwalić wygranymi konkursami, takimi jak konkurs studenckich programów grafiki komputerowej, który wygraliśmy w 2006 roku, zwycięską animacją na konkurs organizowany przez firmę Vex Robotics. Let the game begin. Był to konkurs międzynarodowy, w którym brało udział kilkanaście drużyn z całego świata. I my zajęliśmy egzekwo pierwsze miejsce wraz z jedną z drużyn ze Stanów Zjednoczonych. Firma Autodesk zasponsorowała nam wyjazd do Las Vegas na Autodesk University. Mieliśmy okazję spotkać się z ludźmi, którzy zajmują się grafiką 3D profesjonalnie. And the winner is Blue Team. Congratulations! Współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych i wraz z nimi przygotowujemy wizualizacje architektoniczne miasta Krakowa. Dostajemy projekty budynków, które mają powstać w Krakowie od studentów architektury i będziemy te budynki modelowali w trójwymiarze i wpisywali je w otoczenie Krakowa. Potem będziemy je renderowali i pokazywali, jak mogłyby te budynki wyglądać, gdyby istniały w rzeczywistości. Uczelnia jest dobrze osadzona, ma dobre korzenie. Ma dobrych pracowników, ma dobrych studentów. Gdyby policzyć wszystkie studia stacjonarne, nie stacjonarne, czyli studia doktoranckie, podyplomowe, czyli wszystkie formy kształcenia, to jest powyżej 35 tysięcy studentów. Pracowników jest 4 tysiące, ale chlubą jest kadra samodzielnych pracowników, która jest zdecydowanie powyżej już 500. Jest najliczniejszą kadrą samodzielnych pracowników naukowych wśród wszystkich polskich uczelni technicznych. Mamy prawie 500 osób ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności różnym, które uczestniczą w pełni jak każdy inny student w procesie kształcenia. Ta uczelnia jest po prostu przyjazna osobom niepełnosprawnym. Uczelnie otwierają się do osoby niepełnosprawne. Osoby te mogą zdobywać wyższe wykształcenie, mając potem lepsze szanse na rynku pracy. Decyzja była przede wszystkim spowodowana tym, że jest to uczelnia bardzo dobrze przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poza tym uczelnia techniczna, a ja akurat jestem właśnie zdecydowanie zainteresowany kierunkami technicznymi, konkretnie informatyką. Jesteśmy przy stanowisku komputerowym, które przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób niewidzących i niedowidzących. Jesteśmy otwarci na wszystkich studentów, również niesłyszących. Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych, którzy chcą studiować na AGH. Generalnie naprawdę mamy dobrych studentów i oni, to, że oni się identyfikują z tą uczelnią, dla mnie jest niezwykle ważne. Nigdy nie kaś mi wypierać i nigdy nie kaś mi.